Cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Witam Was, kochani, w kolejnym dniu naszych rozkminek. Uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, i zapraszam do rozważania dzisiejszego Słowa Bożego. Rozpocząłem te nasze rozkminki od pytania, które postawił apostoł Paweł w drugim czytaniu. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Ucisk, głód, prześladowanie, śmierć, nagość i wiele innych jeszcze użytych słów, które mogłyby nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Ale myślę, kochani, że z odpowiedzią przychodzi do nas patron dnia dzisiejszego, święty Stanisław, który poprzez przykład swojego życia, poprzez śmierć poniesioną dla drugiego człowieka, jako pasterz Kościoła w Polsce, naśladował dobrego pasterza, o którym słyszymy w Ewangelii Janowej. Jest dla nas niewątpliwie dzisiaj przykładem, że tak naprawdę nic nas nie może oddzielić od miłości Chrystusowej. Gdybyśmy dzisiaj zapytali świętego Stanisława: powiedz nam, cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? To tak sobie myślę, że święty Stanisław powiedziałby, że na pewno nie śmierć, na pewno nie prześladowanie, na pewno nie głód, na pewno nie epidemia, wirus, ale jedyną rzeczą, jedyną osobą, która może nas odłączyć od miłości Chrystusowej, jesteśmy my sami. Jesteśmy my, kiedy właśnie zapominamy rozmawiać w modlitwie z Jezusem Chrystusem, zapominamy korzystać z Jego sakramentu, które nam zostawił w Kościele, kiedy zapominamy uczestniczyć w ofierze eucharystycznej, w końcu kiedy zapominamy, że jesteśmy owcami dobrego pasterza i musimy za nim podążać. Dlatego myślę, kochani, że przykład świętego Stanisława, biskupa, patrona dnia dzisiejszego, przykład wielu świętych i męczenników, jest dowodem na to, że nic nas nie jest w stanie odłączyć od miłości Chrystusowej poza nami samymi. Dlatego w dniu dzisiejszym życzę Wam, abyśmy właśnie potrafili otwarcie, z odwagą, z miłością pójść za dobrym pasterzem, abyśmy nie tylko szli za nim, ale przyprowadzali owce, które się zagubiły. Nie pozwólmy, aby ktokolwiek i cokolwiek nas odłączyło od miłości Chrystusowej, czego Wam i sobie tą uroczystość życzę. Do zobaczenia w jutrzejszych rozkminkach.